Siema wszystkim, ja jestem Paczol i w dzisiejszym odcinku coś specjalnego, ponieważ zbugowaliśmy sobie złote rybki na Wyspie Kreatywnej. I druga sprawa, dziękuję Rogalik za poradnik, ponieważ to poleciałem z poradnika od Rogalika, dziękuję serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę. I dzisiaj ze mną dwóch gości specjalnych, a mianowicie tych dwóch tutaj skinów. Zobaczcie teraz, tego na czacie nie widać. Ale ze mną dzisiaj jest dwóch, jednych z najlepszych Polaków. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem po polsku? Co? No, nie, piąteczkę chciałem. Aha, zabiłeś się. Widać. Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś, dobra. Czyli tak, najpierw mamy tego starszego. Czyli to jest Dynamite Evil. Dobrze mówię, czy Evil? A tu jest taki chłopaczek mały, co na World Cupie był i był najlepszy z Polaków. Czyli Teku. Witam. Masz piątkę? Nie masz piątki. Nie mam piątki. Patrzcie, jakie ładne mają skiny. O, 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 o! Dobra, niech sobie zbiją. I patrzcie, żeby wam to udowodnić, to nie mogę wam tego w sumie udowodnić, bo czat macie za mną. Dobra, przerzuciłem na chwilę kamerkę i zobaczcie teraz, tak. Nie mogę. O, trafiłem. Mamy Evila, a w sumie to na środku widzicie, jak ich zabiję. To po co ja tą kamerkę przerzucam? Dobra, i Teku, Teku. I macie Teku. To są prawdziwi, naprawdę. Pokczampik w komentarzach. I teraz tak, co my będziemy robić? A mianowicie będziemy grać jeden na jeden i pewnie trochę beki porobimy, bo. Aha. No dobra, jeżeli tak będą budować, to raczej sobie tutaj nie pogram za bardzo. Dobra, łatwo stekiem, łatwo stekiem. Dobra, i poczekajcie, chłopaki, bo musimy zacząć. No. Musimy zacząć. I teraz tak, pamiętajcie, Teku, ty masz jakiś kanał na YouTubie? Nie masz, ale Evil ma, więc wbijajcie, zostawcie mu suby, żeby go namówić na jakieś poradniki dla was, żebyście byli coraz lepsi, bo to, no jednak topka Polski, to wiecie, no musi wam pokazać, jak się gra, prawda? Evil. Namów. Postaram się. Namów tam widzów do ciebie, żeby wbili. Zapraszam. Zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, czyli link w opisie, wbijajcie. No i Teku do bana. Dziękuję serdecznie. Dobra. Jak będzie dużo słów, to pomyśl o streamie. Aha. Czyli on tak was tutaj, że tak powiem, troszkę hachmęci, że wiecie, najpierw mi się wbić suby, potem streamy. No dobra, no ale chyba się opłaca. No mówię wam, warto, warto. Pierwszy link w opisie, więc wbijajcie. Dobra, chłopaki, chodźcie. Ja chcę zagrać na początek ze słabszym. Chodź, normalny jeden na jeden do góry i na jedną rybkę i robię cię na pyrę. Dobra, jak coś to mam nową myszkę, to... Co? Ło, spadłem! Aha, bo ten już rybą wali. A to ten... Nie, no! To jest bez sensu! Łatwo. Patrzcie, zawodnik pro, jeden z lepszych w Polsce, a kolapsuje od razu, zamiast się budować, nie? No proszę, masakra. Dobra, no to... Ja bym nie porobił. Trzeba nad tobą. Dobra, chodź, szybki rewanżyk będzie. Dobra, lecę. Szybki rewanżyk, a potem Teka rozwalę. Jeżeli Teka rozwalę jeden na jeden chociaż raz, to znaczy, że ja powinienem być na World Cupie. To będzie idealny tytuł. Też tak sądzę. Ale masz... Dobra, tylko weź się teraz zbuduj. Ten co tutaj... Mamy tutaj w kleszczach! O nie! No, kolaps! Nie! Ej, nie da się nic zrobić na tą rybę! Dobrze, ona w grze ona chyba nie jest taka, że ona zostaje w tym ekwipunku. Jest? No i spadłem, ale dobra. O Jezus! Odejdź ode mnie! Zabiłeś się? Dobra. Plus jeden dla mnie. Łatwo. Porobiony został. Przegrałem. Dobra, zabił się sam. No niestety nie dostałem fraga, bo nie dałem mu damage'a. W sumie tutaj... Nieważne, czy macie 100 HP czy 200, ale... Ważne, że i tak... Dobra, to dawaj trzecia rozwiązująca. Jest dobra, taka... dobra. Może być. Dawaj, rozgrzany? Tak. O nie, miałem go już! Spadłem! Dobra, nie, żyję, żyję. Jest! Tak jest! No! Tak jest! Mam go! Mam go! Okay. Łatwo! Ten jeszcze jak udaje, że się przejął, nie? No nie, no nie. Dobra, teraz musimy zabić. O Jezu, mam 26 HP, ale nieważne, jak od upadku to się liczy. To jest, proszę państwa, zawodnik, który na solo, zabił bugę. Jak się nie liczy? Co się liczy? No bo mówisz, że od upadku się nie liczy. Dobra, weź tam. 3, 2, 8.
Ale szukałeś. Jak to? Na 8 było. Ej, no czemu mnie zabudowałeś? Przecież... Dobra, na farcie. Nie mam szans! Nie mam... Co to było w ogóle? Nie no, jestem najlepszym zawodnikiem na 1-1, a to mnie jakiś teku robi. Jak to tam mówi? Tiku. Dobra, 1-0 dla ciebie. 1-0 dla ciebie. Dobra. Jezu, ile tych ryb tu leży, masakra. Dobra. Go. No czemu on tak szybko tutaj jest? Jest! Remis! O nie! Co robimy z remisem? Nie, no jaki remis? Pierwszy zabiłeś teka. No według mnie tak, według mnie zabiłem, no. Dajcie znać w komentarzach, kto pierwszy go zabił, ale no tu widać ewidentnie, że to ja zabiłem, nie? Ewidentnie, 1-1. Kurde, no. Dobra, Emil chyba przekupiony jest. Chyba tak. Wiesz, on przewalił ze mną, to... Ta... 3-4. Co? Przeżyłeś, dostałeś w domu. Dobra, zabudowałem go. Wyszedł? No, kolapser kolejny! Patrzcie, no pro playerzy i kolapsują tylko. Jeszcze Emil to mnie rzuca, nieprawda. Co jest? Dobra, Emil, tu nie jest! Tu jest jeszcze napisane, Dynamite Teku niszczy HNS Patrol. Nie no, to jest fuckchap totalny. Dobra, Emil. Jezus. Karma. 2-1? Chyba tak. Czyli wygrałeś już w sumie. Ale nie, dobra, do 3 dawaj. Wygrałeś. Dawaj do 3, bo to z tobą muszę cię zabić normalnie. Kurde. To Emil nie może rzucać rywami. Dobra, Emil, prosimy cię, cierpliwości. Dobra. Dobra. Dobra, zabudowany, ja tu wchodzę na... No, Emil. Dawaj, no, Wars, dobrze! Minus 50! Od upadku dostałem. Dobra, nie, to się to nie zrobi. Nie, nie trafiłem, ej Boże! Jakiś to jest bug granatów, bug... O, dobra, dostałem fraga. Teraz widać było, że ja pierwszy. Teraz było widać, że ja pierwszy dostałem fraga. No nie, nie no. Hejterzy, to są typowi hejterzy w internecie, no mówię wam. Nikt normalny by nie zabił z rybki tego. Ej, ale pokczam. Co robił jakiś... Widzowie, dajcie znać też w komentarzach, proszę. Czy robił jakiś turniej... Turniej na rybki. 1-1 na streamie następnym. No, traf się. Dobra, co? Ja pierdzielę, no nie da się trafić. Movement bota mam dzisiaj dawaj, chyba. Dawaj. Daję. No! No nie. Ale poleciałeś. Co za ludzie, nie no, dobra. Czyli tak. Mamy podsumowanie, że Evila tutaj w sumie rozwaliłem na pyrę. Teku, no delikatnie lepszy. Delikatnie, bo już tam go zabijałem 5 razy. Ty no, da się cię trafić, czy nie da się? Dobra, łatwo, łatwo. Dobra, tyle. O. Jeszcze zatańczył tym kisielem, czy jak to się nazywa. To jest kisiel kontra szlam. W ogóle skin się nazywa, masakra. Dobra, przez ścianę. Panowie, dajcie, nie wiem, dwie wskazówki dla moich widzów, co zrobić, żeby być pro playerem. Dużo grać. O, łatwo. Dużo trenować i się nie denerwować. O, łatwo, patrzcie jak ich robię. I oglądać, żeby zostać pro playerem, trzeba oglądać i używać. O, dobrze powiedział, dobrze. Ja nie przekopywałem ich. Oni serio tego kodu używają. Nie no, dobra, łatwo. No serio, no wtedy stałem się profesjonalnym. Ja pierdzielę. Ja tak samo. Gdyby nie ten kod, to bym się nawet kapa nie dostał. Ej, powiedz mi teraz widzowie, czemu oni się tak podlizują? Czy ja coś zrobiłem tutaj? Że, ja nie wiem. Wziąłem tu sobie dwóch jakichś totalnych pro playerów na odcinek, a tutaj się podlizują? Ja nie wiem po prostu. Bo my fajni, patrz. Bo my fajni. Ja to im zdjęcie chciał stąd, to jest generalny. W kolejce się ustaw. Uj. W kolejce się ustaw, mordeczko. Dobra. Jak chcesz poradnik do AWP czy coś, to... Gdzie on jest? Akurat ja tu jeden snajper jestem. Tutaj. No nie, ja się... Ty snajper jesteś dobry?
No. No ja widziałem dzisiaj na tym, graliśmy trochę aren, powiem wam szczerze widzowie, że grałem z chłopakami areny na poziomie mistrzowskim. W jednej gierce mieliśmy Mitro itp. itd. To powiem wam szczerze, nie ogarniam, nie wiem co tam się dzieje. Ale powiedzieli, że... Powiedzieli mi w sumie, że za ten odcinek, że ich wziąłem na rybki jak... Oj, łatwo. Że ich wziąłem na jakieś rybki, to powiedzieli w sumie, że będą mnie uczyć grać, więc niedługo będę pro playerem, więc się nie martwcie. Jak użyjesz tego kodu patrzą w sklepie, to... Ale ja używam! U mnie się zbugował! U mnie się coś zbugowało, ja używam. Całe życie używam i się zbugowało, ja nie wiem jak to jest możliwe. O, cię grałem. No nie! Daszki tutaj. Dobrze w sumie, że ta ryba jest taka rzadka, bo naprawdę, jakby ona była w każdej gierce. No jest mocna, ci powiem. Dawaj rybę. Ale to jest fajny przykład w ogóle mitycznego itemu. Tak, no... łatwo, łatwo. Tylko rzeczywiście... Ten miecz to był jeszcze w każdej gierce, to trochę lipa była. A tutaj masz Nie będę komentował może teraz. Może nie będę komentować. Jak oglądałem ostatnio z kolegą, przyszedł do mnie kolega i mówił, dawaj włącz te shoty z Fortnite'a twojego, nie? I włączyliśmy jak ten gościu mieczem zabijał na turnieju solo Winter Royale chyba? To był... A nie skirmisz? Albo możliwe, że skirmisz. Nie, to był Winter Royale. A finałach na NA. To był ten, no nie wiem jak on się nazywał. No nie mogę go trafić, no! Psalm. No i oglądaliśmy właśnie tutaj, to ten item mityczny wtedy to porażka totalna, jeżeli chodzi o Epic Games. Ale tą rybę nawet spoko, powiem wam szczerze, że nawet w gierce jakbym zobaczył gościa, który by mnie tym zabił, może nie na turnieju o gruby hajs, to bym się nie obraził raczej. Łatwo. Boże, ile tych ryb siedzi. I co one serio w gierce tak działają, że je wyrzucasz i się robi następna? Chyba nie. Też kuteczka wie. Wiem, że się rzuca. Masz dalej efekt ekwipunku, ale nie wiem czy się robi kolejna ryba jakby na mapie. Dobra, mam to łatwo. Jak ty je dostałeś? Lepszy. No tak. No nie mogę go trafić, patrzcie. Dobra, ja już widzę jego ruchy, patrzcie. O, łatwo. Łatwo. Przewidziałem jego ruchy. To było dosłownie banalnie proste. Tutaj, uj, kolejny chce się tutaj bić. Super. Łatwo. Super, on pewnie tam klika jakieś makro czy coś na myszce. Tak, bo tak z proplayerami to jest tak, nie, że niby dobić, a tak naprawdę makro mają i takie rzeczy. Pewnie tam cheatują mocno. Gdzie wy jesteście? Zabiliśmy się na sklepie. Czyli co, finalnie ograłem Evila? No i Teka w sumie też. Dobra, łatwiutko. Już by chciał skillofa, widziałem, chyba pociągnąć. Gdzie jest ten drugi? Łatwo. No! Łatwo. Ej, powiem wam szczerze, że taki kreatywny po takich arenkach spoconych, to aż miło się gra. Dobrze! Łatwo tu z nimi. Dobra, kochani widzowie, to co, ja się będę z wami żegnał. Dziękuję chłopakom bardzo o wystąpienie w odcinku. Mega zaszczyt, chłopaki, dziękuję serdecznie. Dziękujemy. I pamiętajcie, po pierwsze subskrypcja, łapka w górę, po drugie wbijajcie do Evila, wbijcie mu tam suby, żeby go namówić na to streamowanie, jak go tam poprowadzę, jak to się robi, wiecie, ustawię mu OBS-a, takie tam sprawy, wiecie jak to jest. No, w takim razie, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, pa pa!